burmistrzu z Karadą. W związku z tym, że trwają w tej chwili prace nad projektem budżetu na przyszły rok, ja zwracam się z prośbą, aby w przyszłym budżecie w dziale inwestycje znalazły się pieniążki na dokończenie ulicy Krupki na osiedlu Tysiąclecia. Ja nadmienię, że ta ulica została prawie w całości wykonana już z grubsza ponad 10 lat temu i został dosłownie odcinek kilkudziesięciu metrów, aby ją włączyć do ulicy Konopnickiej. Uważam, że należy to zrobić. Jest trudny moment w tej chwili, jest brakuje pieniążków, ale należy to zrobić z prostego powodu. No, w jakim sensie na pewno to też rozwiąże też problemy komunikacyjne i da większą szansę ludziom skorzystania z przyjemności dróg. Odciąży przy okazji główną nitkę naszą przechodzącą przez miasto, która to jest jedyną drogą przechodzącą przez od początku, jak gdyby od strony Łomży do Pisza. Także bardzo proszę o to, aby w przyszłym budżecie znalazły się na tę inwestycję pieniążki. Dziękuję bardzo.